Dla wielu zawodników i zawodniczek turniej, który odbył się w szkole przy ulicy Zamenhofa, z pewnością był wyjątkowy. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali certyfikowany pas mistrzowski. Mamy 270 zawodników z 22 klubów z całego kraju. Mamy też reprezentację Ukrainy, która przyjechała do nas w liczbie 32 osoby. To jest turniej, który jest organizowany przez naszą organizację. To jest Polska Federacja Karate Uechi Ryu. Jest to nowa organizacja w sumie od 15 lat w Polsce. I to jest nasz turniej. Ten turniej się odbywa corocznie. Na ten turniej przybywają do nas zawodnicy z całego kraju. I on się przekazuje na to, że po prostu nasi zawodnicy rywalizują ze różnymi systemami walki. Takimi jak karate Kyokushin Oyama czy Goju-ryu. My jesteśmy karate otwartym, który startujemy właśnie w tych strukturach sztuk walki na wysokim poziomie, bo już to jest 11 nasz turniej. Który, dodajmy, cieszy się dużą popularnością, głównie wśród dzieci. Dzisiaj mamy takie kategorie wiekowe od 6 roku życia do 8 roku życia, od 9 roku do 10, mamy podzielone, są 2 lata i do wieku 11 roku życia jest to taka kategoria, która jest u nas, tylko naszym karate, robiona, która rozwija dzieci ogólnie rozwojowo pod kątem sztuki walki w parterze, czyli jest to tak zwany sumo grappling. Jest to w tej kategorii do 11 roku życia. Powyżej już 11 roku życia już jest kumite, normalne karate, pełnokontaktowe, gdzie zawodnicy, dzieci walczą o pasy mistrzowskie. Jest to u nas taki, można powiedzieć, fenomen w Polsce i nawet można powiedzieć na świecie, ponieważ my jako jedyni karate okinawskie Uechi Ryu, u nas przyjeżdżają do nas na nasz turniej, zawodnicy zdobywają pasy mistrzowskie. To są takie pasy mistrzowskie, jak prawdziwi bokserzy zdobywają w organizacjach WBC czy w jakichś innych organizacjach MMA. Za organizację zawodów odpowiadało Stowarzyszenie Częstochowska Akademia Sztuk Walk Spartan, które już planuje kolejne sportowe zmagania. My jesteśmy dość mocno rozwinięci i oczywiście po nowym roku planujemy, tak samo jako organizacja nasza Sztuk Walk Spartan, walkę w K1, które będą odbywały się u nas na terenie Częstochowy, ogólnopolską, o pasy mistrzowskie.